poodprowadziłem tych pięć wieży, ale pani była na pewno podstawą tego precyzyjnego naprowadzenia. Pani, że może ja pani się przedstawi? Proszę pani. Pani. No ale proszę pani, no zgadza to mnie wystarczy. Pani lata na kasie. Wcześniej pani latała na kasie. Panią przyznam. Gdzie to było? Ja pani nie wypuszczę swój krok. Mamy właśnie wiatrakowiec nad naszymi głowami. Wiatrakowiec francuski konstrukt produkowany w Polsce. Wiatrakowiec jest bardzo ciekawy w tym latach. Uważam, że ja kolejny raz to na ten świat. Zmana to wielka wyznanie z wilkiem pającym. Ten wielki u góry obraca się w linii autorotacji, się obraca samodzielnie od ruchu przepływającego powietrza. Ale w czasie startu ten wir musi być na tą drogę, czyli pozbyć musi być rozwój. Żeby wszyscy w sobie rozwój, to jest tak, że to jest tak, że bardzo kształtu to wystartować. W początkowej fazie rozkręcania silnika silnego, on jest połączony z rozwojem rozwojem. Potem pilot podłacza się na ten, bo już autorytacja wywołuje obracanie. Wir jest to spełnia zadanie. Skrzydła samolotu, bardzo skrzydła. Wiatrakowce nie są nowym pomysłem. Pierwsze wiatrakowce pojawiły się w lotnictwie wojskowym w latach 50. Był znany szwedzki konstruktor, on się Zwierwa nazywał. On opuścił Hiszpanię, bo się Hiszpanii zaczęło robić bardzo gorąco. Wybuchła się spokojna wypowa po wyniku tego konstruktora. Wielką Brytanię wybrał jako swoją nową ojczyznę. Tam pan Zwierwa zaczął realizować swoje pomysły. Gdy odwiedzicie państwo muzeum Hendon lub Jackson, zobaczycie wiatrakowce Zwierwy, będący kiedyś w wyposażeniu dywizjonów wyników i dywizjonów zawsze. Ale chcę powiedzieć państwu, że to jest pan Zwierwa. Nareszcie odrzecka szkoła Zwierwa współpracowała z jedną Zwierwą. Bardzo dobrze. Proszę państwa, wiatrakowce, jak to mają się całą szczerość. Nie będę ale mamy to na ale tylko się temu, co proszę, to będzie na pewno pan. Proszę państwa, data na
Pamiętajcie.